Jaka jest maksymalna dopuszczalna długość zespołu pojazdów złożonego z pojazdu silnikowego i przyczepy ciągniętej za tym pojazdem? I tutaj mamy odpowiedzi 18 m75 cm, B 22 m i C 16,5 m. No i tutaj musimy właśnie bardzo dobrze nauczyć się rozróżniać, o co nas twórca tego pytania pyta. No bo tu mamy do czynienia z samochodem ciężarowym połączonym z przyczepą ciężarową. I taki zestaw tworzy nam tandem, gdzie może być o długości maksymalnej 18,75. 22 metry to są zarezerwowane tak naprawdę dla ciągnika rolniczego z dwoma przyczepami. A 16,5 metra to będzie zarezerwowane, myśl naszych krajowych przepisów, dla pojazdów członowych, czyli takiego przysłowiowego naszego tira. I tak tutaj powinna być prawidłowa odpowiedź 18,75. Dobrze.